Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki open box paczki. Zobaczcie, jak Lęciu przegląda. Kupiliśmy guziki dźwiękowe w wersji mini. Zaraz otworzę paczkę, tylko niech Leny się jeszcze nacieszy. Jakie widzicie, fajne opakowanie do paczki. Ja oglądam Salto i Nati od jakiegoś już czasu. Długo się zastanawiałam nad tym, czy kupić te przyciski, dlatego że, jak wiecie, Leny to mały piesek i po prostu bałam się, że nie będzie w stanie naciskać tych przycisków. No zobaczymy, jak to będzie. Nie, ale niedawno zobaczyłam... Dokąd lecisz? Dokąd idziesz? Niedawno zobaczyłam, że jest wersja właśnie dla małych piesków. No co tu dostałeś? Zaraz będziemy rozpakowywać, tak? Dla małych piesków i kotków, więc stwierdziłam, że spróbujemy. Zaraz rozpakuję paczkę i będziemy dalej nagrywać. Tak wygląda pudełko. Alternatywna metoda komunikacji dla kociaków i małych ras piesków. Zabawa, nauka, trening, salto nad i tutaj taką cudną pocztówkę. O, salto dostaliśmy. No zobacz co to, misiu. Tak, no ja wiem, powinnam na podłogę położyć, nie? Bo to w końcu dla ciebie. Zobaczcie. Są takie przyciski, na których nagrywa się słowa i uczymy pieska, żeby wduszał dany przycisk wtedy, kiedy ma na to ochotę i oczywiście wtedy, kiedy już rozumie znaczenie tych słów. My mamy kilka swoich ulubionych słówek. Lęciu! No chodź! Więc dlatego stwierdziłam, że może spróbujemy. Zaraz otworzę, bo Leny gdzieś uciekł. Zaraz otworzę guziki i zobaczycie. W otwarciu wygląda to tak. Mamy podkładkę, guziki. Mam nadzieję, że trzy, bo zamawiałam trzy. Zobaczymy zaraz. I instrukcję obsługi i wichajster. Lęciu, co tu dostałeś? Masz guziczki? Tak? Będziemy gadać? Będziemy gadać? Tak? Tu są, misiu, tu. Tu guziczki masz. Tak się cieszysz? No, dotknij. Super! Brawo! Dotknij. Lęciu! Także taki mamy zestaw. Zobaczcie, to są bardzo malutkie. Idealne wręcz dla Lenego. Tu mamy głośniczek, bateryjki. I to się jakoś podkleja z tego, co widziałam. I tutaj jeszcze mamy taką książeczkę. Też zaraz to otworzę. No, super, nie, Lęciu? Tak. Tam powinna być jakaś instrukcja.
mam nadzieję, jakiś taki wstęp do tego, jak uczyć korzystać pieska z tych przycisków. Jak na razie wszystko wygląda bardzo obiecująco, no bo przyciski są bardzo malutkie i faktycznie myślę, że nie będzie problemu, aż żeby Leny nauczył się wciskać je. Tak. Jeszcze otworzymy. Oczywiście nam się tu chaos zrobił, bo wiadomo. Zaraz otworzę jeszcze tu tą kopertkę i Wam wszystko pokażę. Tutaj mamy instrukcję. Musimy ją przeczytać bardzo uważnie. Przyrząd do otwarcia przycisku i włożenia baterii. I tutaj mamy takie naklejki, żeby chyba wiedzieć, jaki przycisk jest do czego. A to nie wiem, do czego to służy, bo to są takie może do podklejenia, żeby stało, żeby się przykleiło do tej maty ten guzik od spodu. Ale zobaczę, muszę przeczytać instrukcję. Co, Lęciu? Będziesz się uczył mówić? Tak? Może powiem Wam też, dlaczego zdecydowałam się, żeby zakupić te guziki. Dlatego, że uważam, że Leny jest bardzo inteligentny i że jego potencjał się trochę marnuje, dlatego że ja nie mogę mu zapewnić takich bardzo aktywnych spacerów ze względu na moją niepełnosprawność. Dużo się bawimy, on lubi aportować, lubi te swoje zabawki, sobie podrzuca, przynosi. Lubi też gryźć różne kości, jest dosyć aktywnym pieskiem jak na swoje rozmiary. Ale też uważam, że bardzo dużo rozumie, jak się do niego mówi. I ja całkiem przypadkowo trafiłam właśnie na rolki Salta. No i spodobał mi się ten rodzaj jakby komunikacji i zabawy z psem, bo to głównie chodzi mi tutaj o zabawę. Bardzo mi się to spodobało. No ale tak jak mówię, byłam trochę przerażona wielkością tych guzików, bo dla większych piesków one są bardziej kwadratowe i wydają się duże. No ale stwierdziłam, że dlaczego nie. Zobaczymy, bo to, że Leni jest bystry, to ja wiem. Jestem ciekawa, ile cierpliwości będę potrzebowała na to, żeby zachęcić Lenego do używania przycisków. Będę na bieżąco Was o tym informować. Myślę, że to będzie dla Was ciekawe. No i jeszcze fajnie by się przydały takie filmiki instruktażowe, jak nauczyć korzystać pieska z tej zabawki. Może gdzieś znajdę w internecie. No i myślę, żebyście życzyli nam powodzenia, prawda, Lenuś? Tak? Ja będę starała się na bieżąco wrzucać na kanał jakieś nasze postępy z nauki. Jak na razie, no to widzicie, że jestem podekscytowana tym, że kupiłam. Kupiłam te przyciski na Allegro. Jeszcze trafiłam na Allegro Days. Było minus 40%. I jeszcze miałam kupon za te monety, co się zbiera do wymienienia 10 zł niżej. Łącznie zapłaciłam 133 zł z groszami. Wiem, jak na zabawkę nie jest to mało, ale myślę, że to jest taka perspektywiczna bardzo zabawka, jeżeli Leny oczywiście będzie chciał z tego korzystać, to być może w przyszłości powiększymy nasz arsenał guzików, ale na razie jesteśmy
na samym początku tej drogi, dlatego też nie chciałam kupować bardzo dużo tych przycisków. Myślę, że te trzy będą wystarczające. No i zaczynamy przygodę. I życzcie nam powodzenia w związku z tym. A wszystkie postępy będę starała się Wam przekazywać na bieżąco, czy to w postaci rolek, czy też filmów takich jak ten. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.